To jest operacja. Na, na przykład życie codzienne z sprawiają, że wówczas nie będzie potrzebował uczenia internetu? Używamy majstek, organów do przeszczepu jest niestety ograniczona. Jakie wykłady lub prezentacje najlepiej i najbardziej pozytywnie zapamiętaliśmy? Kto zrobił na nas najlepsze wrażenie? Nie zawsze musiał być to człowiek, który zaprezentował temat taki zupełnie zaskakujący. Pamiętam z okresu moich studiów wykład metody matematyczne fizyki. Same wzory, no ale jak przedstawione. ówczesny dr Bogdan Mielnik potrafił nas porwać tymi wzorami. A no zatem na czym polegał dobry, ciekawy, porywający wykład? No przede wszystkim jego treść jest jasna i prosta, dobrze skonstruowana. Dobrze jest opowiedzieć historię. My generalnie rzecz biorąc dużo lepiej zapamiętujemy historię niż pojedyncze, oderwane fakty. Najlepiej, jeżeli historia jest związana z konkretną jakąś osobą. My możemy się łatwiej identyfikować nawet z Chińczykiem czy z Japończykiem, a dużo gorzej na przykład z milionami osób. Takie historie opowiadają nam stale politycy i dlatego wciąż śledzimy te zmagania polityków przed kamerami telewizyjnymi. Najważniejsza zasada to nie nuć. Czy sam chciałbyś wysłuchać swojego wykładu? Jeżeli nie, trzeba go zmienić. A poza tym warto pamiętać, że odbiorca, który śpi, niewiele zapamięta z naszych wywodów. Specjaliści mówią, na początku powiedz o czym będziesz mówił, potem to powiedz, a na końcu powiedz co powiedziałeś. Jest to pewnego rodzaju żart, ale warto go zapamiętać. Jasna, prosta konstrukcja ułatwia zapamiętanie treści.